A, głupie kable! Siemaneczko, ja jestem Maksymalny77, a to jest kolejny odcinek z FIMA na moim kanale. Dzisiejsze zawody na motoarenie i zobaczymy, czy ten polski tor pomoże mi w zdobyciu indywidualnego mistrza świata, bo jak na razie spadam na trzecią pozycję po ostatnim meczu w Sztokholmie, o ile się nie mylę. Tak więc, no naprawdę, będzie niezła akcja, potrzebuję naprawdę dużo prędkości, dużo potrzebuję na pewno tutaj błędów moich przeciwników. Muszę liczyć na to, że przeciwnicy będą popełniać bardzo dużo błędów. Ci, którzy są na czele stawki, będą popełniać na tyle dużo błędów, że nie przywiążą punktów. A ja w końcu będę w półfinale w stanie dostać się do finału. Toruń, Motarena, zaczynamy! Polski tor, mam nadzieję, że doda mi skrzydeł. Zaczynajmy, Kasprzak, jedź do przodu. No i zaczynamy te piękne, mam nadzieję, dla mnie zawody. Bieg trzeci. Kasprzak, dzika karta, Greg Hancock oraz Nicky Petersen. Ja sobie tutaj się przełożę bardzo, bardzo mocno w tym momencie. Tutaj już nie ma oszczędzania na częściach czy na sprzęcie. Muszę mieć prędkość i tą prędkość muszę sobie zapewnić od pierwszego biegu. Nie mogę pozwolić sobie na tracenie głupich punktów i w biegu, gdzie jadę po krawężniku, muszę zdobyć maksimum punktów, czyli no trzy. Trzy razy tyle biegów, ile będę jechał po krawężniku. Tak więc zaczynamy. Bieg pierwszy Kasprzaka. Na razie jedzie trzeci, drugi chyba. I wypadek Grega Hancocka, czyli coś, co naprawdę jest bardzo dużą korzyścią dla mnie, ale ja nie chcę tak zdobywać mistrza świata. Oczywiście, no, był wykluczony i to nie była moja wina. To była wina dzikiej karty. Ale został wykluczony Greg Hancock. No, bardzo mocny wjazd. Tutaj, no, zawodnika w kasku niebieskim. Tutaj jeszcze chyba potem Petersen potraktował Hancocka czymś? Czy nie? Mi się wydaje. Wydaje mi się. Okej, dobra. Bieg powtórzony w trzyosobowym składzie. Greg Hancock wykluczony z tego biegu. A ja muszę zdobyć dużo punktów w tym momencie. Prędkość w moim motocyklu jest. Pamiętajmy też, że jadę na najsłabszym sprzęcie, jaki istnieje w tej grze. Nie ma gorszego motocykla niż to, co mam teraz obecnie pod swoim tyłkiem w grze. Tak więc naprawdę prędkość nie może być za bardzo jakoś taka, wiecie, obiecująca. Nie będę mógł się czuć pewnie, co nie pozwoli mi tak naprawdę do końca mieć pewność, czy dojadę z tymi trzema punktami czasami, ponieważ tak jak w tym biegu na przykład, dzika karta ma prędkość i chce się ścigać, a ja chcę się ścigać, ale nie mam prędkości. Więc on ma lepiej. Ale na razie odjechałem. Tylko czy się teraz zbliży dzika karta do mnie, nie jestem pewny. Jadę tak troszeczkę środkiem. Nie chcę tak jechać, ale ten motocykl nie ma mocy. Dobra. Jest bardzo daleko dzika karta. Straciła bardzo dużo, dużo dystansu do mnie. I teraz bieg drugi, w którym będzie trzeba pojechać po zewnętrznej. I to jest bieg, który tak naprawdę pokażę to, czy ten mecz będzie udany, czy będzie nieudany. Zapytacie się dlaczego? No powtarzam to od kilku cyklów Grand Prix, ale jeżeli jesteście na tym kanale pierwszy raz, to witam was wszystkich. Już mówię chwila. Ale chodzi o to, że mam bieg półfinałowy, w którym jadę po zewnętrznej i jeżeli się nie napędzę w tym biegu, to dla mnie już nie ma ratunku. W tym momencie muszę bardziej wjechać krawężnikiem, bo przyblokował mnie Harris. Dobra, motorek, dawaj. Muszę go tak wypuścić mocno, ten motocykl. Ale widzicie, to jest bieg, gdzie patrzcie, jaka ciemna nawierzchnia jest po zewnętrznej. I ja nie mam szans się tam napędzić. To jest w ogóle... Może trzymam dystans w tym momencie do Doyla, ale jeżeli chodzi o obronę, to ja nawet się nie oglądam, bo wiem, że on będzie wyjeżdżał z tej samej strony co zawsze. No i chyba stracę ten punkt. Chyba, że teraz się napędzę, ale... No i mnie przyblokował, nie. Ajajaj!
No i tak będzie chyba wyglądał też półfinał. Mam nadzieję, że nie, ale naprawdę będzie ciężko, żeby cokolwiek wywalczyć. Bieg 12. Jonasson, Michael Jebsen-Jensen i Chris Holder. Ja z pola trzeciego. Niestety czuję, jak mój mistrz świata indywidualny na sezon obecny się oddala. I to bardzo się oddala. Ale miejmy nadzieję, że go zdobędę. Na razie na prowadzeniu jest Thomas Jonasson. Przez chwilkę się wyciszyłem, bo musiałem się skupić i obrać jakąś ścieżkę w miarę ładną, ale zobaczcie, że ten motocykl tutaj w tym momencie ciągnie, ponieważ to jest krawężnik, na którym od początku zawodów się jedzie. No i faktycznie on ciągnie. Mój motocykl tam nie grzęźni jak w jakimś mule bagiennym, tylko po prostu mogę jechać tym motocyklem. Mam nad nim kontrolę, mam nad nim panowanie i w tym momencie mogę zdobywać te trójki. A jadąc po zewnętrznej, zwłaszcza po równaniu, jak będzie w półfinale, to będę naprawdę, naprawdę w wielkich tarapatach, w wielkich kłopotach i muszę zdobywać punkty, które są po krawężniku. Bo jak widzicie, punkty po zewnętrznej tracę i tak nie mogę sobie pozwolić tracić punktów. Walczę, ale nie ma szans obronić takiej pozycji po zewnętrznej. Jeszcze na początku sezonu, kiedy te motocykle z przeciwników były mega słabe, one nie ciągnęły tak samo na zewnętrzny jak mój motocykl, to wtedy mogłem wyprzedzać, ale teraz, no to nie da się, no nie. Andreas Jonsson, Iversen, Bachelor i ja, ponownie z pola trzeciego. Chyba przed chwilą z tego pola leje... Chyba przed chwilą z tego pola jechałem, tak mi się wydaje, więc dziwne rzeczy. Bieg 15, zielone światło zapalone i taśma pójdzie w górę. Poszła i na prowadzeniu na razie Andreas Jonsson, a po zewnętrznej gdzieś tam musi się napędzić Kasprzak. W tym momencie, wow, mocno poleciał w płot Polak. Mocno tutaj próbuje się położyć na ziemi, żeby jak najbardziej... Jak najbardziej... napędzić swoją maszynę i to nawet wychodzi. Jestem coraz bliżej Andreasa Jonssona. Wjeżdżam przed Andreasa Jonssona. Szwed jest trzeci, już jest czwarty nawet, a na trzecim miejscu Bachelor. Kasprzak ma jeszcze chęci i ambicje do dogonienia Iversena, ale czy Duńczyk nie jest za daleko? Musi jeszcze bronić się przed Bachelorem, który tam się napędza. Ale czy się uda? Bachelor jest mega daleko i już to obronię. Przywoży dwa punkty po zewnętrznej, ale to jest dlatego, że nie był tor po równaniu. Zobaczcie, że tam po zewnętrznej części toru, jak jechałem, nie było ciemnego tak naprawdę. Dopiero pod samymi dmuchawcami, czyli pod samą bandą, było ciemno. To oznacza, że tam było tyle materiału, że gdybym tam wjechał, to bym się zakopał i bym już nie ruszył i bym spadł na... ostatnią pozycję w ciągu 5 sekund i punkty po zewnętrznej przywożę. Ale Greg Hancock, mimo tego pierwszego swojego startu, w którym mu niestety nie poszło i został wykluczony, ma 9 punktów i tak naprawdę we wszystkich biegach, w których nie był wykluczony, pojechał na 3. A to oznacza, że będę miał naprawdę trudne zadanie. Przede mną bieg z takimi zawodnikami jak Janowski, Żagar i Hampel. Trzech zawodników z polską flagą przy swoim nazwisku, trzech reprezentantów tego samego kraju, którym jest Polska. Który z nich wywalczy trójkę, a który z nich może Żagar pokaże, że on umie tutaj jechać. Teraz muszę jechać sobie pięknie krawężnikiem i napędzić się na tyle, aby tutaj wjechać pod Żagara i na razie na prowadzeniu Polak. Orzeł jedzie do przodu, a stawkę zamyka również orzeł, którym jest Maciej Janowski. Teraz spada na ostatnią miejscówkę, a Hampelowi na razie udaje się odzyskać jeden punkt. Na prowadzeniu Krzysztof Kasprzak, a za nim Matej Żagar. Na prowadzeniu Kasprzak, nic się za bardzo nie zmienia i chyba stawka zostanie tak jak jest. Maciej Janowski jeszcze nie traci dystansu do Hampela, ale to nie zmienia faktu, że raczej mu się to nie uda. Ostatnia szansa na atak. I czy Maciej Janowski coś wykombinuje?
Nie, Hampel wygrywa z zawodnikiem w kasku czerwonym. A ja przywożę trójkę, która jest bardzo, bardzo cenna. I w tym momencie po tym biegu mam tak naprawdę podium. I tak musi zostać. No, spadam na drugie miejsce, wyprzedzony przez Grega Hancocka. Ale w tym momencie... Oj, chwila. W tym momencie jestem na równi z Hampelem i na 4 punkty odskoczył Greg Hancock. Tak więc, no... No sorry, ale raczej się nie uda. Nie chcę was tutaj nastawiać, że o, patrz jak mi się udaje teraz wygrać półfinał. Takie coś jest naprawdę bardzo, bardzo trudne, zwłaszcza, że Hampel jest w takim gazie. On nie przegrał żadnego biegu, gdyby nie był wykluczony z biegu pierwszego, najprawdopodobniej wygrałby nawet ten wyścig. Dobra, nie ma co się tutaj obijać, ja sobie tutaj troszeczkę dołożę. Mam szansę większą na defekt, jeżeli zwiększacie sobie obroty silnika na sezonie, bo na online czy na szybkim wyścigu to nie działa, defektu się nie da mieć, chyba że wam zgaśnie motocykl, to jest brane jako defekt. Ale no tutaj można sobie bardzo łatwo defekt zapewnić, przekładając wszystko na maksa. Dobra, lecimy, bieg pierwszy tutaj, w którym wygram. Nie no, ale fajnie byłoby się dostać w końcu do finału. Ale no zobaczcie, może będzie dobrze, bo jak na razie mam prędkość i mogę wyprzedzić pierwszego zawodnika. Czyżby te korekty, które zrobiłem przed biegiem, są trafne? Czyżbym był w stanie dostać się do finału? Oj, poleciałem w płot i chyba całe moje nadzieje na finał. Przez chwilę miałem taką lampkę w głowie. Może się uda, ale jeszcze nie składam broni, może się uda. Bo prędkość w motocyklu nawet jest, szczerze. Widać to po tym, że zbliżam się do Jagara. Przecinam jego szprycę, ale chyba się nie uda. Kombinuję, ale nie. Zewnętrzna to moje. Niestety fatum tutaj, no. Ale jeden punkt, to mnie bardzo cieszy, jeden punkt. Korekty poszły w dobrą stronę i w następnym Grand Prix będę wiedział, żeby troszeczkę oszczędzać motocykl przed półfinałem i w półfinale wszystko musi pójść na przełożenie, na tą ostatnią opcję, którą podkręciłem o 3 oczka i zobaczcie, że w porównaniu do ostatnich Grand Prix nie zostałem tak bardzo z tyłu jak w, no tutaj, no tak naprawdę nie byłem ostatni, to jest naprawdę bardzo ważne. Przywożę jeden punkt, nie przywożę zera. Greg Hancock to wygra. Ja wam mówię, tutaj nie ma innej opcji. Greg Hancock musi to wygrać. Możecie obstawiać na swoich faworytów w tym biegu finałowym. Albo wiecie co, obejrzymy ten bieg. Zobaczymy, jak poszło tutaj wszystkim z tej stawki. Nils Christian Iversen, Greg Hancock, Jarosław Kampel i Matej Żagar, jeden Polak. Zobaczymy, czy uda mu się wygrać, a ja... Niestety albo niestety nie udało mi się wywalczyć tego finału, ale już nie o mnie, tylko o nich. Najlepsza stawka z tego całego Grand Prix. Na razie na drugim miejscu Greg Hancock, czy uda mu się wyprzedzić Iversena. Duńczyk na razie na prowadzeniu na kole. Amerykanina siedzi Jarosław Hampel. Stawkę zamyka Matej Żagar. I teraz, czy się uda? Coś tam kombinuje, coś tam szuka. Jarosław Hampel próbuje znaleźć, ale na razie wszyscy jedną ścieżką. Niczym by jechali po jakimś sznurku, po jakiejś nitce, ale na razie. Dalej na prowadzeniu niezmienny od początku tego biegu Iversen. Czy się uda? Teraz jakoś tam szuka prędkości Greg Hancock. Greg Hancock jest coraz bliżej wyprzedzenia Duńczyka. Siedzi mu na deflektorze, ale... Czy mi się wydaje tylko, czy jest bliżej, czy dalej. Tak chyba dojadą. No, bieg finałowy bez historii. Po prostu jechali za sobą jak po sznureczku. W tym biegu ktokolwiek bał się, mi się wydaje, zaryzykować. Nikt nie szukał prędkości po krawężniku, czy bardziej wynosząc się po zewnętrznej. Nikt nie przecinał szprycy. Jechali za sobą tak naprawdę zawodnicy jak po sznurku. I to zadecydowało o tym, że Iversen przywozi 3 punkty, Jarosław Hampel 1 punkcik, a pomiędzy nimi Greg Hancock. Jaką dziwną kolejność obrałem, ale nieważne, mniejsza. Ostatni jest Matej Żagar, który przywozi 0 punktów, a ja w tym momencie jestem tak naprawdę już po turnieju, mam 12 punktów, to nie jest zły wynik, ale teraz jestem, zobaczmy, powiem tak. Tak wygląda tabela, ranking mistrzostw świata.
I to może być dla mnie już wszystko. Wszystko jest jasne tak naprawdę po tym meczu. Moto Arena mnie tutaj wyjaśniła, ale naprawdę bardzo, bardzo mnie te zawody cieszą, ponieważ ranking wygląda w następujący sposób i nie wygląda to dla mnie za ciekawie, ale ja się tutaj nie gniewam na siebie, czy no nie wiem, na was się nie mogę gniewać, bo ja tutaj jadę, ale nie gniewam się na siebie za ten sezon, ponieważ ten sezon nauczył mnie bardzo, bardzo dużo pożytecznych rzeczy, chociażby dzisiaj. Wiem już, że wystarczy przełożyć ostatnią opcję w menu ustawień motocykla i w półfinale ma się szansę i to nie jest wcale niemożliwe przywieźć jakikolwiek punktów w półfinale. Tak więc ja jestem z tego Grand Prix zadowolony, przywiozłem jeden punkcik w półfinale, wiem, może nie wiem ile razy już tego Mistrza Świata w tym cyklu całym ogólnie sezonów, ile było nawet, który to jest sezon w ogóle FIMA? To jest sezon 6 FIMA i nawet nie pamiętam szczerze mówiąc ile tych Mistrzów Świata już na moim koncie było. Na pewno coś w okolicach 2, 3, może nawet 4, nie pamiętam, szczerze mówiąc naprawdę nie pamiętam. Tak więc ten sezon nie jest stracony. Ten sezon pozwoli mi w kolejnych sezonach, przy jeszcze trudniejszych wyzwaniach, no pozwoli mi wygrać. Wygrać indywidualnego mistrza świata za tydzień. Ostatnie, decydujące i najważniejsze zawody w Melbourne. Zapraszam za tydzień, godzina 18 poniedziałek. Zobaczymy, czy uda mi się jakkolwiek jeszcze nadgonić do Hampela. A może Hampel wyprzedzi Hancocka, może Hampel przywiezie 0 i Greg Hancock przywiezie 0 i ja wtedy wylecę jak orzeł na pierwsze miejsce. Ale w to wątpię. To jest bardzo optymistyczny scenariusz. Na dzisiaj to na tyle. Dziękuję wam za zobaczenie tego odcinka do końca. Do zobaczenia, trzymajcie się. Miłego dzionka wam życzę. Cześć!